Lata łatwiej policzyć niż dni i godziny spędzone tutaj. No i troszkę się zebrało, to prawda. Siódmy sezon. Zaczynam w Kędzierzynie. No i mało tego, jeszcze na ósmy też zostanę. Także przyjemnie czas tutaj mija. Przychodząc tutaj, miałem na myśli głównie rozwój. I myślę, że po tych kilku latach spędzonych tu osiągnąłem to, co chciałem. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. I to, jak przez ostatnie lata jest ten klub budowany, jaką drużynę tworzymy, to naprawdę myślę, że nie znajdziemy zawodnika, który by nie chciał być tutaj na naszym miejscu. Także tylko mogę się cieszyć z pobytu tutaj. Myślę, że tak, że nawet można powiedzieć, że różni się bardzo. Poszliśmy zdecydowanie do przodu marketingowo, wizerunkowo. Wiadomo, że sukcesy, które gdzieś przytrafiły się, złe słowo. Ciężką pracą zostały osiągnięte, tylko i wyłącznie pomagały w tym. Personalnie, przez te 6 lat, jakie tu byłem, no, zmiany były bardzo duże. Kto pozostał? Fizjoterapeuci, Piotrek Pietrzak. Trener jest dzisiaj prezesem. I tyle. I tyle. No i ja, tak jak mówiłeś wcześniej, dziadek, chociaż ja się absolutnie nie czuję. Także zmiany spore, ale myślę, że bardzo pozytywne. Że każda zmiana, która była w tym klubie, naprawdę przynosiła wiele dobrego i mam nadzieję, że w dalszym ciągu tak to będzie wyglądało. Nasz zawód jest specyficzny. Przede wszystkim to nie całkowicie od nas zależy, gdzie my jesteśmy, bo dzisiaj mnie chcą, a jutro mówią do widzenia. Szukaj sobie innego pracodawcy. Wychodzę z założenia, że skoro w siódmy sezon jestem, a będę i ósmy, no to władze klubu są ze mnie zadowolone. Ja tylko mogę się cieszyć z tego powodu, że przez tyle lat mogę być w tym projekcie Zaksy Kędzierzyn-Koźle, że wraz ze zmianami, jakie zaszły w klubie, nie tylko na parkiecie, ale i w biurze klubowym, że mogę w tym wszystkim uczestniczyć, rozwijać się. No i od 6 lat z jednym bodajże sezonem, z jedną przerwą, gdzie tam mieliśmy małe problemy, no to gramy o najwyższe cele. No, a czego sportowiec może chcieć więcej? No tylko wygrywać. Brak korków na pewno jest dużym plusem. I to mówią wszyscy zawodnicy, którzy grają gdzieś w Warszawie czy w Gdańsku. Wiadomo, że najlepiej to jest. Można porównać do NBA, tak? Grać na najwyższym poziomie i jeszcze w największych miastach, ale tak nie ma, niestety. Te najlepsze siatkarskie ośrodki w Polsce, czyli Kędzierzyn, Bełchatów, Jastrzębie, to nie są jakieś duże metropolie, ale niczego tu też do życia nie brakuje. Wiadomo, w Kędzierzynie wszyscy, każdy jeden, kto przychodzi, mówi, że mogłoby być jakiś deptak, jakiś ryneczek, żeby siąść gdzieś w czasie wiosny czy lata, siąść na kawę, trochę odpocząć. No nie ma, ale próbujemy sobie inne zastępstwa znaleźć. Tak jak wspomniałeś, komunikacja jest bardzo dobra. 40 minut jedziemy w jedną stronę do Katowic, 1,5 godzinki do Wrocławia. To też nie są jakieś nie wiadomo jakie odległości. Także spokojnie sobie radzimy. To nie jest wielki problem, naprawdę. Myślę, że na każdego urodziny dziecka wpływają znacząco. Tak jak wspomniałem wcześniej, na pewno człowiek szybciej dorasta, dojrzewa. Zaczyna myśleć już nie tylko o sobie i o drugiej połówce. No ale wiemy, że mały szkrab w domu czeka i bez nas, no mówiąc kolokwialnie, nie napije się, nie ubierze się, nic nie zrobi, więc jesteśmy odpowiedzialni za niego. Również nasze ruchy, jeśli chodzi o wybór klubów. No wszystko wiąże się teraz tak naprawdę z dzieckiem, także co do samego sportu, myślę, że nie, że tam kilka nieprzespanych nocy to nikomu nie przeszkadza, nie? Mocna kawa rano, idziemy na trening, ale to bardziej się zmienia życie prywatne. No nie, no pewnie, że się nie czuję na dziadka, 29 lat. Jeżeli gdzieś
odpukać, oczywiście nie przytrafi się jakaś ciężka kontuzja, no to mam nadzieję jeszcze kilka sezonów pograć na dobrym poziomie. Tak jak wspomniałem wcześniej, sztab medyczny, fizjoterapeuci, myślę, że nie bez powodu od 6 lat, odkąd ja jestem, a jeszcze i wcześniej, są w tym klubie bez zmian, bo tworzą preparę naprawdę jedną z najlepszych w Polsce i możemy się tylko cieszyć, że jesteśmy pod ich opieką. Junior w głowie, no to też chyba nie, no już od 2 praktycznie lat córeczka w domu też zmienia życie człowiekowi, też zmusza do szybszego dorastania, dojrzewania, także no nie no, powoli staram się być takim dojrzałym zawodnikiem, może to dobre ujęcie. Ile osób, tyle opinii. Lepiej być solidnym ligowcem niż przeciętnym ligowcem. Więc jeżeli ktoś tak uzna, to ja naprawdę przyjmuję to i cieszę się. Co więcej można osiągnąć w kadrze? Wiele epizodów nie miałem, wiele szans też nie miałem. Zeszłoroczne powołanie, no wiadomo, że najlepiej zapomnieć, bo całkowicie, jeśli chodzi o wynik, nieudana przygoda. No i tyle, no ja zdaję sobie sprawę, widzę, co na naszej pozycji się dzieje. Wszedł Kuba Kochanowski z przytupem, naprawdę czapki z głów dla chłopaka, bo gra rewelacyjnie i oby tylko tak dalej się rozwijał. Bieniu, no to tak jak się wszyscy śmieją, wiadomo, że co by się nie działo, to Bieniu jest zawsze, tak i będzie. Ale ja już na reprezentację żadnego ciśnienia nie mam. Twardo stąpam po ziemi, wiem, gdzie jest moje miejsce w szeregu. Jeżeli kiedykolwiek trener uzna, że mogę w czymś pomóc, to jestem otwarty jak najbardziej na rozmowy, ale na tą chwilę skupiam się na tym sezonie klubowym. No chciałbym jeszcze wrócić do złota na szyi. Jeżeli, tak jak wspomniałeś wcześniej, początek sezonu, jedziemy jak przysłowiowy walec i na koniec brakuje paliwa, prądu, bo to ewidentnie było po nas widać teraz, jak tak na chłodno przeanalizujemy tą końcówkę sezonu. Troszkę nie było widać tej radości z gry, takiej świeżości na boisku, no troszkę tego na pewno zabrakło, takiego głodu siatkarskiego typowo. Myślę, że przede wszystkim sztab po sezonie miał zebranie, bo w tym roku też już zmienił się system przygotowań do sezonu. Mieliśmy, tak jak dobrze pamiętam, 2 razy po 3 tygodnie wysłaną siłownię i to, którą robiliśmy w domu. Mieliśmy 2-krotnie testy w Kędzierzynie robione, jak przebiega ta praca indywidualna, także no sztab widać, że naprawdę wyciągnął bardzo pozytywne wnioski z zeszłego sezonu. Na początek obecnego myślę, że napawa optymizmem, że jednak wykonaliśmy jak do tej pory naprawdę dobrą pracę. Cieszymy się początkiem sezonu, tak? Dosłownie kosmetyczne zmiany w składzie, troszkę też tej świeżości, 3 mistrzów świata. To wszystko też jakoś pozytywnie na początku nakręca i ja powiedziałem jeszcze przed pierwszym meczem ligowym w Będzinie, że na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, jak będziemy grać, jak będziemy wyglądać na boisku, ale z każdego meczu będziemy się rozkręcać i myślę, że to też widać w spotkaniach. I tylko i wyłącznie ciężka praca przed nami i spokojnie, kroczek po kroczku. Mam nadzieję, że dojdziemy do naszego celu. To nie jest tak, że ja już nie potrzebuję rad, absolutnie. Rzeczywiście doświadczenie, jakim dysponuje trener Gardini, no to jest ogromny bagaż i w każdym możliwym momencie stara się nam pomagać wskazówkami. Czasami jest bardzo ciężko na bieżąco, bo on nie ma tylko na boisku środkowych do opanowania, ale ma całą 7, jak nie 14. Ale na treningach tak, rzeczywiście. Przyszedł od pierwszego treningu, powiedział nam, że on widzi to tak i tak, ale nie było przykazu, że my mamy tak to robić. Zrobiliśmy jedno powtórzenie, drugie, trzecie. Gwizdek, co my o tym myślimy, jakie są nasze wnioski, czy możemy coś poprawić. Także współpraca jest naprawdę, mi się bardzo podoba. Nie ma narzuconego z góry jakiegoś rygoru, że masz chodzić tylko z prawą nogą wyprostowaną, oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie. Nie. Jeżeli nam się coś nie podoba, w sensie uważamy, że w tą stronę to powinno iść lepiej, jak najbardziej od razu jest dyskusja,
przemyślenia i staramy się zarówno sztab, jak i zawodnicy znaleźć najlepszą drogę. Na pewno jedne mistrzostwa drugich różniły się bardzo moim zdaniem. Miałem 4 lata temu to szczęście, że finał oglądałem na żywo i półfinał, bo byłem w Spodku. No przede wszystkim wielka duma. Po pierwsze znam tych chłopaków. Wiele lat z nimi spędziłem na boisku, więc widząc ich na tym podium, to naprawdę człowiek rósł i cieszył się razem z nimi. Natomiast teraz na tych mistrzostwach no, posypuję głowę popiołem, przyznaję się, nie wierzyłem w sukces. Tak jak trener Heine mówił przed mistrzostwami, że pierwsza szóstka to jest cel, sądziłem, że tak, że to będzie maks, że jeżeli dojdą do szóstki. Natomiast to, co oni zrobili w tym turnieju, w trakcie tego turnieju już i to, jakie zmiany u niektórych zawodników można było widzieć, no, tak jak wspomniałeś, no, my się znamy od wielu lat, więc mi też jest łatwiej niektóre rzeczy zaobserwować. I to, jak pozytywnie niektórzy z nich się zmienili, jak wiele wnieśli do zespołu, no to przecierałem oczy ze zdziwienia i naprawdę nie wiem, czy to po prostu przychodzi z wiekiem, czy to trener Heiner jest w 100% za to zmiany odpowiedzialny. No ale naprawdę, wykonali kawał dobrej roboty. Myślę, że zasłużyli teraz na wszystko, co mają. Wypromowali siatkówkę po raz kolejny, udowodnili mi, jak i innym niedowiarkom, że można, że mimo, że zmiany w składzie, że trochę mieszanki młodości z doświadczeniem, to można pokonać i Wielką Brazylię, i Serbię, i Włochów po drodze to w ogóle zbić. Także no wielkie brawa. A teraz czekamy na tych 3 mistrzów świata. Mam nadzieję, że w tym roku przyniesie nam złoty medal w plus lidze. No Liga Mistrzów na pewno. Już nie mówię o zwycięstwie, ale nawet medal, nieważne jakiego koloru, byłby dużym sukcesem i fajnie byłoby to wygrać. Miałem 2 szanse, grając tutaj w pierwszym sezonie i w ostatnim, w Omsku. Było blisko finału. Niewiele brakowało wtedy, bodajże z Cuneo graliśmy ten półfinał. No a w zeszłym sezonie myślę, że mieliśmy troszkę na wyciągnięcie ręki brązowy medal, bo mieliśmy piłkę setową w górze na 2-0. Zawodnicy z Perugii niestety obrócili to i wygrali to spotkanie, także no to trochę boli, bo Final Four Ligi Mistrzów, jak wiemy, nie ma. W tym roku jest finał, patrząc na siły ekip z Włoch czy z Rosji. Na pewno nie jesteśmy faworytem nawet do półfinału. Patrząc na naszą grupę, myślę, że realnie podchodząc będzie ciężko wygrać całość grupy, ale zrobimy wszystko w naszej mocy, żeby móc później powiedzieć, że daliśmy z siebie wszystko, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. A jak Liga Włoska pokazuje, kubańskie trio wcale nie jest takie groźne, tracą punkty gdzieś tam w kolejkach ligowych, także postaramy się o jakąś niespodziankę na pewno.